dosyć długo trwało procedowanie, ponieważ Sejmik Województwa Lubuskiego utworzył w budżecie samorządu województwa specjalną rezerwę na inicjatywy samorządowe. I zarząd województwa nie krył zaskoczenia, że zgodnie wszyscy przedstawiciele Lubuskiej Rady Samorządowej zdecydowali, żeby te pieniądze z rezerwy ogółem 6 milionów złotych przeznaczyć na pomoc dla wszystkich szpitali powiatowych, na pomoc w walce z pandemią i oczywiście konsekwencjami po-covidowymi, bo przecież wiemy, że przed nami jeszcze oczywiście rehabilitacja i skutki olbrzymie w ochronie zdrowia, a zmierzyć się też musimy prawdopodobnie z czwartą falą jesienną. Mogę zapewnić mieszkańców Słubic, że każda prośba do pani marszałek, do zarządu województwa lubuskiego jest przyjmowana ze zrozumieniem, tak jak niedawno z panem marszałkiem mieliśmy okazję otwierać nową pracownię RTG. I też zwróciliśmy się do pani marszałek, do zarządu o dofinansowanie tego i nam dofinansowali. Także budujemy szpital na miarę XXI wieku, a każda prośba w pandemii zwrócenia się do pani marszałek, do zarządu województwa lubuskiego jest praktycznie rozpatrywana i ze zrozumieniem te pieniądze do Słubic płyną z Urzędu Marszałkowskiego. Także bardzo dziękuję w imieniu mieszkańców Słubic i myślę, że dalej będziemy na szpital budować przy pomocy też Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że województwo lubuskie wyróżnia się takim szczególnym zainteresowaniem i wsparciem dla ochrony zdrowia. To wsparcie dotyczy także jednostek powiatowych, tych terenowych, nie tylko naszych wojewódzkich. I w wypadku Słubic spotyka to się z dużą aktywnością, zaangażowaniem i staraniami władz powiatu, jeśli chodzi o poszukiwanie środków na finansowanie różnych potrzeb. Niedawno, jak starosta mówił, otwieraliśmy też dzięki wsparciu województwa lubuskiego nowoczesną pracownię RTG. Jak wiecie Państwo, budowany jest nowoczesny obiekt SOR-u w Słubicach. To też projekt, który powstał jeszcze poprzedniej kadencji. Cieszę się, że jest skutecznie i wysokiej jakości realizowane i zaspokoi różnego rodzaju potrzeby i deficyty w tym szpitalu. No i myślę, że też możemy już powiedzieć, bo gdzieś o tym ta informacja pewnie już się pojawiła, że szpital także przygotował dobry wniosek, który jest zaakceptowany, termomodernizacji tego szpitala. Kończą się prace związane z audytem energetycznym i pewnie niedługo będziemy mieli przyjemność podpisać umowę na kilkumilionową kwotę na termomodernizację tego szpitala, która pozwoli zmienić też taki wizerunek tej jednostki i będziemy z tego miejsca dumni, a teraz po tym, kiedy szpital przestał pełnić funkcję szpitala wyłącznie covidowego, z całą pewnością potrzebne jest wsparcie, żeby mógł normalnie zacząć funkcjonować i zapewnić opiekę zdrowotną mieszkańcom tego powiatu.